dojedziemy, będzie 14. No tak, oczywiście możemy najpierw się zameldować i potem iść na kolację, ale teraz już wam mówię, bo przed chwilą jedliśmy tak jakby, nie? Ale wam powiem, jak to się wygląda jakby z rozkładem tam w Siem Reap. My mamy hotel jakieś 10-15 minut od nocnego marketu, 20, że ktoś chodzi na piechotę, fajny hotel z basenem. I też taki w Siem Reap jest też Pub Street, taka nocna też ulica, też podobnego Kaosa, no naprawdę takie w ogóle wow. Fajne też właśnie, ale nie tylko Pub Street, bo są też takie boczne uliczki, gdzie jest jedzenie. I teraz tak, bo mamy naszą kolację, my nie mamy tej kolacji w hotelu, tylko mamy od hotelu to jest jakieś 10 minut jazdy. I tak jak tutaj słusznie, bo możemy zrobić tą kolację przed zameldowaniem się w hotelu, i potem jedziemy do hotelu, meldujemy się, macie Państwo pokoje, czas wolny i już wtedy sobie czy nocny market, czy odpoczywacie, jak Wam się będzie podobało, bo jeżeli my najpierw pojedziemy do hotelu się zameldować, proszę Państwa, i potem na ten obiad tchniemy w korku. I to będzie, wiecie, co to naprawdę będzie, to nie jest dobre, ja tego nie polecam. Na początku myślałam, żeby się jednak zameldować, ale nie, bo utknięcie w korku nie jest fajne, a faktycznie w tych godzinach wieczornych, już też widzieliście, no, to jest charakterystyka krajów tutaj Azji Południowo-Wschodniej, godziny wieczorne żyją i są korki. No, to tak jest. Także zrobimy tak, że zatrzymamy się właśnie przed hotelem, zjemy to obiad o kolację i zameldujemy się w hotelu. I proszę Państwa, jedna rzecz. Ja się Państwa też bym chciała zapytać, bo to jakby zależy od Was, bo wiem, że takich jakby trudno zadawać pytania grupie, ale może będziecie chcieli, ale to muszą też jakby wszyscy się zgodzić, dlatego jakby o tym powiem, bo my mamy rozłożony program na 2 dni i mamy przewidziane Angkor Wat, jeden kompleks świątynny, Angkor Thom, czyli ta starożytna stolica, mamy świątynię Ta Prom, to jest jednego dnia, jutro. Na następny dzień mamy małą świątynkę, bardzo piękną, Bantaras Rey, taką twierdzę kobiet. I potem mamy jezioro Tonle Sap. Ale proszę Państwa, można też zrobić coś takiego, tylko wtedy będzie dłuższy dzień, ten pierwszy, i może naprawdę gorąco i ten, ale jest taka świątynia, która, no też już teraz więcej turystów tam dociera, ale grupy zorganizowane nie docierają tam. Jest taka świątynia, która najbardziej jakby oddaje to, jak wyglądały te świątynie, które zostały znalezione, jeszcze nie takie odbudowane, zobaczymy w Angkor Thom czy Angkor Wat. I to jest świątynia Bant Malea, taka właśnie taka daje takiego ducha w ogóle tego miejsca. Ale możemy tylko to zrobić, jeżeli ten jeden dzień będzie troszeczkę o jedną tą świątynię Bantaras Rey troszkę więcej. I to zależy od Państwa, ponieważ jest odległość między naszym hotelem i tą właśnie świątynią, tą Bant Malea, która jest bardziej w dżungli. To już trzeba podjechać, dlatego też nie możemy tego inaczej rozłożyć. Ale jest bardzo ładna, naprawdę warto. My czasami tak robimy z turystami, jak się godzą i mówią, że no fajnie, no ładna jest inna. To właśnie o to chodzi. Gdyby było to inaczej, to... Ale jeszcze tutaj coś jeszcze się dopytam, ale... Nie, no powiem, bo my to parę razy robili, no. Powiedzcie Państwo, no ile razy przyjdziecie też do Angkor Wat, ile razy przyjdziecie do Kambodży, nie? A my też przyjeżdżamy, jak tutaj jesteśmy, to też warto jakby też zobaczyć. Oczywiście tych świątyń jest tutaj dużo więcej. Nawet jak będziemy w samym Angkor Thom, bo Angkor Thom to miasto starożytne, jakby taka stolica też wybudowana, w którym jakby znajdują się inne świątynie, bo w Angkor Thom będziemy widzieli tak naprawdę, będziemy widzieli Bajon, bo nie będziemy do wszystkich podchodzili, bo to nie da rady. Ale też z drugiej strony nie ma sensu widzieć też jakby w jednym punkcie tego wszystkiego, bo można zobaczyć takie właśnie inne, takie zobaczyć sobie te perełki, właśnie jak Angkor Wat, to Angkor Thom, świątynie Bajon z tymi twarzami i właśnie ta Bant Malea, która jest taka właśnie z tymi, to widać jak po prostu będziecie mogli zobaczyć, jak ile pracy włożono w to, żeby odbudowywać. Oczywiście niektóre przetrwały, ale niektóre no właśnie były w takim stanie, jak ta dżungla weszła do lasu.